Ale chyba już wszystko powinno działać jak należy. Jeżeli wciąż coś nie działa, to mnie sztuknijcie. Ale wydaje mi się, że już powinno być ok. Bo widzę, że dźwięk jeden, drugi jest, czat jest, wszystko bangla, wszystko śmiga. Ach, tak to jest, jak się zapomina o tym, że były zmiany. A także jeszcze raz, cześć Sebastianie, cześć Sylwio. Jeżeli jesteś, to cześć Placku, bo też widziałem, że byłeś wcześniej. A i teraz co ja tutaj rozsądnego mogę zrobić? O mój Boże, mam nadzieję, że nie będą już mi potrzebne te wszystkie wiersze, nie wiersze, bo w tej chwili kompletnie nie aż tam i przecież nie wiem, czy mi się wydaje. Pytony. A. Spróbuję trochę many pooszczędzać, bo widzę, że jestem w kiepsnicjanie połową postaci. Znaczy ci, którzy mogą sobie pozwolić, to będą rzucać się magię, a ci, którzy nie mogą sobie pozwolić, to wielkie jedne instyki. Ale dobra, rzucam hammer, cześć Samadeo. No już masz, I guess. Lepsze insta-kille niż ultra-kille XDD. Hama nie zadziała. Zazmieniam jego dnia życzę. A, dobra, czyli wy dalej atakujecie. Ta swoja może ma raczej rzucać. Yuki nie rzuca Frey, bo Frey w tej walce gówno robi. Tym razem wejdzie. Zobaczycie. Nie. O mój Boże, to się źle kończy. To się bardzo źle skończy, wręcz bym powiedział. No ale dobra, nie, chyba nie mam wielkiego wyboru w tej chwili, zwłaszcza jak oni są w złym stanie, bo nikt tu mnie chyba nie ma nic na leczenie tego, co to są. Hej. Balzakaja, Deal of Fury, a to jest Pure Possession, to nie, to chyba nie. Bo wydaje się, że nie. Ty masz Poison, czyli nakładanie Poisona. Poltergeist ma Posumudi, czyli leczenie Poisona, to jeszcze to biedy, ale to mnie nie do końca ratuje, fata. Deep Illusion to nie. Czyli nie mam tak naprawdę możliwości naprawienia moich obecnych problemów. No well. Muszę iść na to, że się nie wyjebie, I guess. Tak zwane może zdążę ich dobić. Zanim to ci znam mnie zniszczy. Da radę, nieźle. A dobra, muszę się wyleczyć z trucizny i chyba ogólnie się wyleczyć. Byłoby dobrze. Jezu, nie, equip personę. A po personę już niedługo, trójkę. Jeszcze jakiś niecały miesiąc. Masz się zapytać, dlaczego leczę się Michelem, kiedy nie mam any? Odpowiedzią byłoby, nie mam zielonego pojęcia. Bo nie chciało mi się więcej klikać, jak zdałem sobie sprawę z błędu, który popełniłem. Zrób mi reloada. Widziałem, że wyszedł ten opening, ale stwierdziłem, że nie będę go oglądał i zaczekam, aż ga wyjdzie. Aczkolwiek widziałem też szupinie, na zasadzie to najlepszy opening, jaki wyszedł kiedykolwiek w grach wideo i pewnie jak zwykle ludzie overhypują. Więc tym bardziej nie chcę oglądać. Znowu? A czy ja mam jakieś ich słabości? Aha, czyli właśnie nic magicznego. I ma jest spoko, to przynajmniej to dobrze, I guess. Że jest spoko, a nie, że jest
średni. Ja jestem z tych ludzi, którzy bardzo często na ETGR pierwszy raz to skipują wszelkie rodzaje scenki, więc moje zdanie jest bardzo mało istotne. Jesus. Powiem szczerze, że nie zawsze za pierwszym razem oglądam. Bo pomyślałbym też, że to jest w miarę naturalne, ale jednocześnie bardzo często te openingi wszelkiej maści spoilują rzeczy i mnie to odrobinę denerwuje. Zwłaszcza jeżeli mam do czynienia z jakimiś remake'ami, to wtedy to już w ogóle jest tragedia. Bo zakładają, że o, Gersh przecież grał w oryginał, więc na pewno nie będzie mu szkadać, że jebniemy tutaj 50 fanserwisowych spoilerów. Podmiany muzyczne tak sobie. O. Na szczęście jeszcze tylko miesiąc i będę mógł się przekonać na własnej skórze. Muszę sobie robić listę rzeczy, które przychodziłem w danym roku, bo w zeszłym zapominałem niemiłosiernie o tym. W sensie może nie tyle, że o robieniu listy, co grach, które przed nami mam wrażenie, że było jakieś takich parę tytułów, które kompletnie mi nie zawodzą w pamięć i nawet nie pamiętam, że je przychodziłem. I tak wiem, że to bardzo dobrze świadczy o tytułach. Jest, to boli. Dobra, zróbmy jeszcze raz to samo, tylko niech Maja leczy, I guess. Bo to jednak boli odrobinę za mocno, żeby dało się to inaczej robić. Mogę chyba na to albo polecieć. Yep. Mam dziwne wrażenie, że najbliższych parę... Okej, to nie będzie jedna z tych walk. Chciałem powiedzieć, że najbliższych parę walk to będzie dosłownie atakowanie fizycznie. On jest na wiatr i odporny na ziemię, a pozostałe są ok. Więc tutaj chyba mogę sobie pozwolić na rzeczy, które nie są Magnaro, jest. Malakwes. Malakwes byłby spoko, gdyby nie to, że Mistrzostwo sam w sobie nie ma to bardzo magii, więc to się raczej nie opłaca. Faj? Czemu to pokazuje w ogóle, że... A, bo Nupier jest w dalszych żywiołach. Right. Już pamiętam. Ty weź użyj Medi, bo pamiętam, że oni potrafili bić za mocno. Au! Flashbacki z Final Fantasy 4DS, gdzie trafiały się grupki duże przeciwników, którzy spawnowali po prostu AOE za jakieś 3/4 mojego życia. 4DS. Nie wiem, lubiłem sporo zmian, które weszły w 4DS, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że niektóre rzeczy tam były absolutnym bullshitem i nie mam zamiaru się z tym kłócić. Mam postanowienie też, żeby w tym roku przejść przynajmniej jakieś dwa finale, których nie przeszedłem. Nie mówię, że wszystkie, których nie przeszedłem, bo jest ich trochę za dużo, żeby móc sobie pozwolić na tak ambitne stwierdzenia. Zwłaszcza, że istnieją MMO, które mają linię fabularną. Ale chciałbym przynajmniej jakieś dwa, myślę wstępnie o 9 i pewnie któryś 2, 3, 8. O, nie graj, 8 jest paskudna, o. Słyszałem to już wielokrotnie. Pamiętam, że kiedy zaczynałem 8, to nie było tak, że mi się jakoś bardzo nie spodobało od samego początku, tylko moje takie standardowe, że zacznę w coś grać, chwilę pogram, jest fajne i nie włączę już za którymś razem i będzie coraz ciężej włączyć. Czy w 10.2 grałem kiedykolwiek? Skłamałbym twierdząc, że nie grałem, bo grałem jak byłem małym psztącem i gra była po niemiecku.
Więc jak można się zapewne domyśleć, rozumiałem z niej absolutnie nic. To biorąc pod uwagę, że mówimy jednak o JRPG-u, może stanowić pewien problem. O, czy to są kuby? Nie, Lilim, byłem blisko. Ale inny design. Dobra, co możemy z wami zrobić w takim razie? Marin, Karin, Lilim. Nie tym razem. Dobra, Malakwes. Kurde, nie wiadomo na co Lilim są podatne w sobie, można by sprawdzić. A że akurat tak się złożyło, że Michel zdobył poziom, to może nawet odrobinę bardziej trzeba im poruszać. Czy one mogą być jako demony podatne na Hamę? 24 matka nową Neptunię i grę Speech. Bude, ja na Neptunie, jak wiem, że się zatrzymałem dość wcześnie, teraz jak o tym myślę. Bo przeszedłem pierwsze 3 bodajże. Przy czym no też przeszedłem, nie robiłem jakoś bardzo rozbudowanie nawet ten. Jednego wszystkich nie odkakiwałem. No chyba to wstaje coraz bardziej potężne z każdym użyciem iSphere. Sama nie zadziałała niestety, czyli musimy trochę zmienić strategię, I guess. Spróbujmy może to... Yoki niech zaatakuje po prostu. A Maja niech leczy. Ta woka może się źle skończyć, jak na nią patrzę, szczerze mówiąc. Au! W takim tempie to sobie nie przeżyję do następnej tury. Mogę, może wreszcie przyjąć DS2. Które DS2 masz na myśli? Bo DS2 wbrew pozorom jest dość dużo. Jak się na tym człowiek zastanowi. I to jest najgorsze chyba. Dark Souls 2. Znaczy... Powiem szczerze, że ja polecam na przykład, tak? Ale ja jestem degeneratem, który... Na doradztwie finansowym mam ustawioną rolę. Wiecie, jak ona się ładnie nazywa, żeby nie skłamać? Tura nie chce ci w międzyczasie. Bad Game Enjoyer, tak. Bad Game Enjoyer. I ta rola nie wzięła się znikąd. Mam coś takiego, że zdaję sobie sprawę, że część gier nie jest jakaś naprawdę dobra ani nic takiego, ale jednocześnie lubię w nie grać. I są sami dwójką z tym ostatnim przejściem, które robiłem na Steamach, chyba doszedłem właśnie do podobnego wniosku, że po prostu to nie jest tak, że uważam, że ta gra jest jakaś bardzo dobra, ale lubię w nią grać i tyle. Nie, ty mediujesz. I lubię w nią grać na pewno dużo bardziej niż w jedynkę. Przy czym jedynka też uważam, że nie jest dobrą grą. Pewnie na temat tego, czy designowo, tak czysto designowo, tak powiedzmy, najbardziej obiektywnie spojrzeć, jak się tylko da, to podejrzewam, że DS2 jest gorsze od DS1. Ale w tym wypadku te walory tego, jak się gra, a nie tego, jak zostało zaprojektowane, dla mnie zdecydowanie przeważają na korzyść dwójki. To nie jest tak, że gra, która jest designowo okropna, nie może być przyjemna do grania. To też trzeba rozróżnić, moim zdaniem. Dlatego mówię... Ostatnio coraz częściej mam takie, że nie mówię, że coś jest dobre, tylko że ja to lubię albo mi się podoba. Trochę się śmiałem z tego, jak to w Chronokrosie wyglądało. Ten nieszczęsny filmik klimatyjsowy, gdzie jest po prostu rzecz mógłbym powiedzieć tak niezależnie od tego, że to był 1 kwietnia i nie czułbym się, że jakoś bardzo mocno próbuję to wymusić. Jest to gra, która ma swoje wady i zalety. Mi akurat zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. Czy ja umrę? Nie powinien
Mogę umrzeć. Spróbujemy na razie. Wydaje mi się, że jak się pozbędę tych niebieskich, to będzie okej. Ta, będzie okej. Pomaga, Lula nie jest też taka straszna. Zwłaszcza jak nie wywiewa nam postaci po tą walkę. Za Dejvalety był moment, w którym korciło mnie, żeby to powiedzieć. Powiedziałbyś na naszego klasa komuś, kto nie grał nigdy w Crossa. Wydaje mi się, że on miał w końcu jakiegoś takiego większego patcha, który sprawił, że jest dużo wygodniejszy i bardziej zaktualizowany do nowoczesnych standardów. Więc jeżeli jest pytanie, czy poleciłbym remaster zamiast oryginału, to na pewno, jeżeli ktoś miałby się zabierać. Jeżeli ogólnie, czy bym polecił? Wydaje mi się, że też, tylko bardziej z nastawieniem, że nie nastawiaj się na jakiś super skomplikowany system walki, na coś absolutnie nowatorskiego i w ogóle w tę stronę. Tylko po prostu na kawał dobrej gry i wtedy... One są podatne na Lighty Hama, nie weszło? I wtedy moim zdaniem można spokojnie wyjść z bardzo dobrym podejściem, z dobrą opinią o tej grze. I przede wszystkim nie myśleć o tym jako o sequelu do Chrono Triggera, bo to jest coś, na czym większość ludzi bardzo mocno obniża opinię, mam wrażenie. Mam wrażenie, że gdyby Chrono Cross nazywał się, nie wiem, Dimension Cross i nawiązanie do Chrono Triggera by nie były, to opinia ludzi o tej grze byłaby zupełnie inna. Tak powiem. Okej, teraz Hama weszła. Czemu wtedy nie weszła? Starka wygląda ślicznie, mi się podobał tutaj model postaci. Moim zdaniem nowe postacie nie wyglądają gorzej. W wielu miejscach wyglądają co najmniej tak samo dobrze, jak nie lepiej. Wiem, że były jakieś miejsca, gdzie patrzyłem na to i miałem takie na pewno, no tak naprawdę, coś takie odejście. Ale to raczej wyjątki były niż reguły. I na pewno w jakimś stopniu była to po prostu nostalgia, bardziej niż to, że to rzeczywiście jest coś złego, okropnego, paskudnego, tak? Będę je po prostu bił fizycznie chyba. Aż z drugiej strony Michelle Ginko potrzebują skilli używać. Michelle, masz jedną pierdoloną robotę. A ta sobie w sumie może ma raczej na tego Skorpio Maska. A nie bardziej ciągnie do Dragon Quest. No i nie ma z tym absolutnie nic złego. Jeżeli znalazłeś sobie serię, która ci bardziej odpowiada, to mówię, ja w tym absolutnie żadnego problemu nie widzę. Nie ma też moim zdaniem co się wdawać w kłótnie, że X jest lepszy od Y. Au. Bo to jest takie nie wiadomo po co. Ktoś próbuje porechtać sobie jego, że gra w jego zdaniem lepszą serię, czy Kiriabo? Nie wiem. Moim zdaniem bez sens, ale kim ja jestem, żeby się kłócić? Blazing Bear zadał sensowne obrażenia, nie powiem. No to walkę chyba mogę zrobić teraz. Wiesz co robisz, to prawda. Ja na przykład dlatego nie ruszam horroru w dużej mierze, bo... W sumie powiem szczerze, że z horrorami mam ten duży problem, że ja nigdy nie próbowałem nawet. Więc nawet mam wrażenie, że powinienem kiedyś spróbować jakiś horror zagrać. Może w tym roku coś spróbuję w tej kwestii zrobić. U mnie to nie jest tak, że ja się boję na przykład, czy coś takiego, tylko bardziej kwestia, że bardzo dużo horrorów, które kojarzę, o Boże, to będzie złe. W Doki Doki grałem, nie traktuję tego jako horror, szczerze mówiąc. I czemu robię autowalkę, Jesus Christ? To ja robię.
Nie traktuję Doki Doki jako fan, szczerze mówiąc. Jakby rozumiem, że może być tam coś, co może być potraktowane jako elementy horroru. Bo dla mnie to jest bardziej... Nie wiem, na ile można mówić, że to jest osobny gatunek, ale to jest taka metagra bardziej niż cokolwiek innego. Że to jest gra, która próbuje wejść w graczem z interakcję, aniżeli gra, która próbuje wywołać w graczu jakieś emocje, napięcie i tak dalej. Mówi, nie wiem, na ile można mówić się tej osobnej gatunku, ale nie traktowałbym go w kategorii horroru. O symulakrze... To jest symulakra, nie simulakrum. Bo coś mi się obiło o uszy, ale... Powiem szczerze... Tak, żeby coś więcej o tym wiedzieć, to niekoniecznie. Zresztą ogólnie, gdyby ktoś mnie zapytał, jakie horrory kojarzy, to bym pewnie powiedział Silent Hill, Resident Evil, Amnesia. Czy Amnesia to bodajże horror z tych z gatunku tych, których absolutnie nie cierpię, czyli jumpscary na lewo i prawo. Jumpscare to najniższa forma horroru, jeżeli twórcy się do nich zniżają, to nie mają lepszego pomysłu. Zmieńcie moje zdanie. Moim zdaniem można spokojnie wywołać się w graczu jakieś takie uczucie, nawet jeżeli niekoniecznie strach, takiego strachu, tylko jakiegoś takiego niepokoju, że... Właśnie ja trochę tak rozróżniam taki jump scare strach od takiego przerażenia, przytłoczenia atmosferą, tak? Tylko brakuje mi słowa na to drugie, jakiegoś ładniejszego. No bo... Zdaję sobie sprawę, że na jumpscare też się powie, że to mnie przestraszyło, tak? Cześć, droga. A dla mnie to jest takie przestraszenie, bo stało się coś niespodziewanego, bo tak jakbym ja tutaj teraz siedział i ktoś mi nagle puknął od tyłu w rękę, tak? To jest tego typu strach, który... Nie wiem, dla mnie to nie jest strach, tak powiem. Jest to angielska startu. No właśnie, też kojarzę, że było jakieś ładne tłumaczenie tego podziemia. To bardziej takie zaskoczenie bym powiedział. Że po polsku się w sumie na to mówi, że ktoś mnie przestraszył. Teraz jak o tym myślę. No bo jak ktoś tak podejdzie i cię klepnie z gniazda, to się mówi, że o rany przestraszyłeś mnie, a nie o rany zaskoczyłeś mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc tutaj rzeczywiście się mówi o strachu, ale... Nie wiem, dużo bardziej wolę jakąś taką właśnie atmosferę przytłaczającą, coś w tym deseń. I... A już na pewno bardzo nie lubię takiego strachu przez obrzydzenie, o tak powiem. Dlatego jakieś rzeczy typu zombie apokalipsy to dla mnie bardziej coś do wyjęcia popcornu, aniżeli horror. Jak tam idą niewinne grzechy, powiedziałbym, że w miarę okej. Okay. Na ostatnim streamie zaczęły się pojawiać właśnie jako takie problemy, kiedy auto walczyłem, więc muszę zacząć uważać na to, co robię, to po 30 parę godzinach gry jest podem wyczynem, nie będę kłamał. Jakby ktoś pytał, żeby nie było. Nie, settings. No tak jak mówiłem, po 35 godzinach gry to jest osiągnięcie. Nie, właśnie chciałem wejść w menu zapisu, żeby pokazać się, ile czasu mamy nabite w grze. Hmm.
nic nie ma, jak rozumiem, nie. Ktoś tu niepokojenie niż istoszenie. Właśnie niepokój to jest to, co im się bardziej podoba. Tylko też mam wrażenie, że... Kurde, to nie do końca oddaje, mam wrażenie. Kurde. Amnezja to jest jeden z tych klinicznych horrorów, który kojarzę, nie na zasadzie, że w niego grałem, ale że kojarzę, że widziałem z niego klipy i tak dalej. Bo tak to głównie jak Resident Evil streamował, Silent Hill jak streamował, czy Ludzie z Maszyn można uznać za horror. Powiem tak, jeżeli uznasz Ghostbusters za horror, to Luigi's Mansion też, jeżeli nie, to nie. Moim zdaniem jest taka zależność. Podejrzewam, że sporo osób uderzyło, że to jest jakiś film akcji albo prawie że komedia. I wydaje mi się, że Luigi's Mansion byłoby to samo. Może się mylę, ale ja mówię, właśnie nie wiem w sumie jak to było u mnie było z horrorami, czy... Nie kojarzę, żebym kiedykolwiek oglądał coś, po czym czułem się, że wiecie, że wyłączam to i czuję się rzeczywiście przestraszony. Ghostbusters. Ghost, Nappa! A też mówię, to też na pewno kwestia tego, że bardzo mało w ogóle próbowałem, tak? Więc to nie jest tak, że po prostu nikt nie jest w stanie mnie przestraszyć, tylko bardziej, że nie jest to gatunek, w tym w jakikolwiek sposób siedzę. Na szczerze to z Villain Support? Nie, powiem szczerze. Pierwszy raz nawet chyba słyszę. Nie wiem, czy to jest grupa, czy to jest osoba, nie kojarzę. Tu, o Boże, co jest to zgromadzenie? Najgorzej. I tu chyba nic nie ma. O, przestajemy trafiać na... Demony, tylko trafiałem na jeszcze nazistów? To coś nowego? A właśnie, na co wy jesteście podatni? Wy pewnie na nic. Ta sama odporność. A Shogot? No light. Czyli Maja będzie mogła go strzelić z hamy i będzie chyba okej. Okay. Zabrał taką niezmianę w ogóle linii do bohaterów złoczyńców. Brzmi jak zabawny koncept. Nie będę kłamał, ja ostatnio w dużej mierze, w bardzo dużej mierze jestem zatopiony w Hololive'ach, jeżeli chodzi o oglądanie rzeczy tak w swoim czasie. To i anime to są główne rzeczy, które oglądam, przy czym anime też zazwyczaj na zasadzie wsiadam sobie na rower, żeby mieć coś... Lubię mieć coś, co robię w trakcie, kiedy jeżdżę, że tak nogi powiedzmy same pracują, a nie, że skupiam się na jeździe. Tokyo Revengers. Oglądałem inne anime, które zaczyna się na Tokyo R, ale Tokyo Revengers nie. Shinji jest w sektorze Hololive'ią. Jest to prawda. Nie mogę zaprzeczyć. Tokyo Revengers. Tak, Tokyo Revengers. Przy czym z tego co pamiętam zakończyło się jakoś tak typowo, to jest typowa adaptacja visual novelki pod tym względem, że kończy się w takim momencie, że człowieku idzie kupić tomiki, zobaczyć co tam było. Ja z adaptacjami też mam właśnie tego typu problem, że one bardzo często
kończą się na zasadzie idź kupić nowelkę, a jednocześnie pomijają na tyle dużo, że człowiek powinien chcieć przeczytać te nowelki. A jednocześnie, jako że już widział sporą część tych rzeczy, to nie do końca chce czytać te nowelki od początku. A skutna sprawa. Typu adaptacja wieczoru nowelki pod tym względem, że się chuja. Mam wrażenie, że oglądałem sporo adaptacji wieczoru nowelek, które nie były złe. Jednocześnie widziałem parę, które były absolutnie katastrofalne. Ale sporo widziałem też adaptacje, które były co najmniej znośne. Oczywiście wiadomo, jeżeli zabieramy się za 80-godzinną visual novelkę i robimy z niej 13 czy 26 odcinków, to nie może z tego nic wyjść dobrego. O, Grisaya bardzo mocno na tym ucierpiała, nie będę kłamał. O mój Boże, to boli. Czemu teraz dwie osoby podatne na... Akwę? Chyba. Jak sam anime Rewrite było bardzo okrojone. Anime Rewrite jest dosłownie na zasadzie, jeżeli spodobał ci się koncept, to zapierdalaj czytać nowelkę, bo ominęło ci jakieś 80% kontentu. Ale taki klanat był całkiem dobrze rozwiązany w stanie, z tego co się orientuje, było bardzo dobrą adaptacją. Do adaptacji Fate nie mam co się czepiać, przynajmniej Unlimited Blade Works, bo oryginalne Stay Night było jakie było. A Cameron's Field chyba też miał całkiem dobrą adaptację w tych kinówkach. Jeżeli mnie pamięć nie myli przynajmniej. A tak to musiałbym pomyśleć, jakie jeszcze adaptacje visual novelek widziałem. Little Busters. Znaczy, Samurai pisał o tych adaptacjach visual novelki. Wcześniej rozmawialiśmy w sumie o adaptacjach light novelek, więc takie trochę skaczemy między tematami spokojnie. Nie ma sensu. Czy to satyr? Tak, to jest satyr. Adkana Loves, adekwatna. A jak stoi anime My Little Prawnik? Chyba jest z kategorii i zagraj w grę, ale jednocześnie nie jakoś bardzo źle. W sensie dużo ucina, ale nie ma katastrofy na tej zasadzie. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Bo w sumie oglądałem chyba tylko pierwsze anime. A pierwsze anime to miało jedynkę i kawałek dwójki? Czy mi się już teraz miesza kompletnie? Będę żałował tego, że używam Hamy, a nie się leczę, ale cicho. Ktoś musiałby tutaj przyjść i powiedzieć, bo... on się jeszcze marny. Zakładam, że to ma na myśli Dauga, mówiąc My Little Prawnik. Nie podoba mi się to, co właśnie się przytrafiło, nie będę kłamał. Już to był w ogóle instant kill, czy mi się wydawało? A nie wiem, jakie nowości wychodzą. Czekajcie, moja... Już wam mówię, moja 23-tytułowa lista anime na zimę ma coś w tej kwestii do powiedzenia. Jestem pewien, że dotnę przynajmniej 10 z tych rzeczy w pierwsze jakieś 2 tygodnie. Nie, ja jestem ogromnym ujbem, jeżeli chodzi o to, ile rzeczy oglądam, przy czym też jestem mocno ograniczony w gatunkach. Mam wrażenie, że są Jesus! Czym jest ten satyr? Fucking hell?
obejrzę je. Oglądałem tę dziewczynę. Jestem też względnie na bieżąco z mangą. Podkreślam względnie, bo tam jestem 2-3 lata do tyłu. Nie będę kłamał, że jest trochę tak jak się spodziewałem, czyli że za którąś dziewczyną robi się już trochę odrobinę zbyt chaotycznie dla mnie. Kurwa. Czy możesz przestać? Dziękuję. Jesus fucking Christ, te pressure points. Czy to jest coś, co po prostu jest instant kill, mimo wchodziło za każdym razem go używał, czy to jest coś, co ja robiłem źle, to mnie zastanawia w tej chwili. Pójdę chyba zaraz zerknę. Nie mam żadnych oporów, jeżeli chodzi o zadanie mechanik, z gry, którą przychodzę. Staram się nie spoilować sobie fabuły, ale mechanik. Aha, 45% szans na to, że wejdzie. Jak było widać na załączonym. Nie, no wiem, że RNG jest RNG i nie powinniśmy tego tak interpretować. Po prostu miałem pecha w tej sytuacji. O, Jesus, dużo was. To się źle skończy. To się... O, Boże, zjebałem. Znaczy nie zjebałem, aż tak bardzo, I guess. Ale będę musiał zmienić to, jak się ruszają. Głównie dlatego. Zwłaszcza, że mamy dwóch chujów z Aku. Dobra, co ja mogę sensownego tu za... Zanmach? Interesujące. Dobra, chciałbym się pozbyć najpierw tych niebieskich chyba. Tutaj Yuki może pomóc akurat, bo ostatnio Marachi bardzo dobrze się sprawiło. I Ginko użyje jeszcze raz Magnary na niego. Zambisy syna Magana 3 tytułem bossów. Śmiało, podziel się. Akurat trójkę kojarzę w miarę dobrze. Więc zastanawiam się, co możesz mieć na myśli. Nie, ty atakujesz fizycznie. Ty używasz Marachi na tego drugiego. Ty używasz Marachi na tego drugiego. Ty używasz Medi. Ginko używa Magnary na niego. Nie wiem, czy jest potrzebna trzecia, ale... No to może pójdzie tego zielonego. Na, przeżył. Cholera. King Before jest to jakieś wykorzystanie drugiego kontrolera, który bodajże w Tyroise był tym debugowym? Tak mi coś świta. Hał. Dobra. Wydaje się, że mogę docisnąć już. Yep. Teraz taki zasy. Nice. Jezu, lubię ten soundtrack, który tu leci. Mogę nie wychodzić z tego lasu dla samego soundtracku. Tylko weź, proszę, nie używaj tego. Nie ty. Za dużo by mnie odkosztowało. Dat, jeżeli zdaje sobie, że ta pętla nie jest jakaś super długa, to i tak... Fajnie wybrzmiewa, więc mogłaby nawet lecieć się w kółko. O Boże, chcę gadać. O co chcesz mnie zapytać? Jak stara ci wyglądam? Kurwa. Jak to wygląda, ktoś się kogo nie widzimy od przodu? To jest bardzo dobre pytanie. Z tej perspektywy nie wyglądasz jak... Kurwa. Przewinęłem moje nazwy daleko. Nie wychowałeś mnie, dziadu. No. A pociską ze matki nasze właściwości do wolnej broni.
interesujące i brzmi kompletnie zbalansowanie. A jeżeli zemdleje, to sami zabierz, ubijecie. I tak chciałem ich pobić. I koniecznie tak, żeby mieli darmową turę. O-o. Widzę. A więc to jedna z tych walk, ej. Rozumiem, rozumiem. Mam w tej chwili bardzo intensywne przyjąłem do wiadomości, wpierdalajcie. Ech. Ta chwilę potrwa. Leczenie też inny też chwilę potrwa. Persona. Zastanawiam się w wielu miejscach to co opisujesz mogłoby się rzeczywiście przydać. Z tym przekazywaniem właściwości. Boję się zapytać jak to działa z top spinem. Jeżeli mówisz dowolnej. A mi akurat ze serczynkami to jest o tyle mało potrzebne, że serczynków możesz mieć chyba tyle samo co poślizgów Bastiana na ekranie, więc tutaj raczej nic nie zmienia. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Generalnie da się ich w jeden cykl ogarnąć, nie tak jak ja to zrobiłem na Simie, tylko takie to Cevik zrobił na scenie bodaj. Jak to zrobisz, tu unhitujesz? No... Czyli... takich to robisz normalnie? Oczywiście... Przecież pośliski Rasha nie przebija przeciwników, what the fuck? No i możesz podesłać. Bo brzmi to co najmniej dziwnie. I kwestionuję. A mniej z drugiej strony to stare Megamany, gdzie widywałem już dużo dziwniejsze rzeczy. Więc nie zdziwiłoby mnie to jakoś bardzo mocno. Zainteresowanych już patrzę. A Boże, za daleko przewinięty klipek jest? Chyba? A jest, bo to stop z finem, okej, okay, okej. Okay. Czaj. Nie wiem, czemu myślałem cały czas, że chodzi o ten o Snake'i. To I guess, że ma to więcej sensu. Zastanawiam się na ile to jest... Przez konieczność menusowania zastanawiam się na ile to jest rzeczywiście szybsze niż po prostu skoczenie tam i dysponowanie przeciwnika Snake'ami. Nie zmieniłem. Zmieniłem. Podejrzewam, że nie jest jakoś specjalnie szybszy.
Jak tam z rankami? Szósty, szósty. O Boże, oni będą musieli długo odbijać te pecony. Chyba już to nie tak, że my byliśmy już na cholernym szczycie tej góry. Fajnie strzelać do dołej gamy. I guess. Przy czym gamę da się chyba i tak launchotować tym. Top spinem. Więc tutaj wiele się nie zmienia. Wydaje mi się, że da się go launchotować. Bez używania tego tylko w sensie. Nie będę kłamał, od zają, bo czasu nie używałem top spina na gamę. Nie wiem, czy to gwarantuje, jest. Znaczy, wątpię, żeby top spin był kompletnie losową rzeczą, tak? Zakładam, że top spin jest w jakimś tam stopniu na zasadzie, że zawsze działa w jakiś konkretny sposób, zależny od inputów i tak dalej. Inputów, położenia w postaci gacza, tego typu rzeczy. Więc podejrzewam, że to bardziej kwestia ogarnięcia, jak to działa, aniżeli losowości. No właśnie, przez to, że tutaj jest już pięknie przypomniała. O, ty kurwa jebana. Przypomniałem, bo mi się, że ostatnio przejebałem jakieś 800 tysięcy. Weak Drain. Co to jest ciekawe, że ten, że istnieje Instant Physical Kill? Nie pomyślałbym o czymś takim normalnie w tych w grach SMT albo Persona. Można myśleć, że tak. Czy to jest coś związanego z tym, że jak masz w jakiejś tam kolejności zdobyte bronie, to przeskakując po menu się coś pierdoli kompletnie i możesz wybrać Jetta? Bo to jest jedyne, co mi świta. I nie przytoczę dokładnie, jak działa ten glitch, ale wiem, że coś takiego istnieje. Ech. Czy ktoś, kto się zna na Personie 2 kojarzy, żeby ta gra była zbugowana i instant kille wchodziły zawsze? Nie, serio, dostałem właśnie szósty raz z rzędu czymś, co ma 45% szans na trafienie, według wiki. Stąd pytanie. A i nie wykluczam oczywiście, że jest to coś, co się aktywnie, fizycznie może stać, ale kurwa mać. Dwa do szóstej to jest ile? 64? A to niby wciąż więcej niż 1%, I guess. Jeżeli oberwę tym jeszcze parę razy z rzędu, to zastanowię się, czy nie pójść do żabki zagrać totka.
Powinienem móc zejść to tak chyba. Nice. Tylko będę musiał skończyć po tym, po turze Mai. Żeby Ginko nie zlądowała many. No i Ginko i tak generalnie ma mało many, ale... Już lepiej nie marnujmy jej po prostu, bardziej niż to konieczne. Ice Blade w ciebie. Ty możesz fizycznie go dobić, ty możesz fizycznie go dobić, ty możesz fizycznie go dobić. Ach, jak duża jest ta lokacja? Idę. Myślałem, że naszym głównym problemem będzie... Ile was tu wpływa jest? Będzie dostanie się tam w okolice tej świątyni, a co najwyraźniej mamy jeszcze drugie tyle do przejścia. Nie powiem, żebym był zadowolony z faktu, który mnie tu zastał. Aquarius Master, nie odważy się Aquarius używać. Zawsze mogę naiwnie się łudzić, że po prostu nie trafię już na satyrę. Dzisiaj też jest jakaś opcja. Prawda? W ciebie. Powiedziałem w ciebie. Nawet nie blisko. By the way. Powinien dać inną personę Gimka Iceberg, bo to agility mnie do szału doprowadzi. Chyba, że tu coś jest na jakieś zapytania? To chyba nic nie będzie. Ginko będzie szybka, to na pewno. Magnata i nie jest jakaś super efektywna, I guess. Nie jest zła, ale nie jest super efektywna, to na pewno. Marachi i chyba media na wszelki wypadek, bo... No mówię, te długotyjowe obszarówki już trochę bolą jednak, zwłaszcza jak połowa partia jest na nie podatna. Chyba mogę autowalkę? Powiedziałem, mogę autowalkę. To jest skrzynka. Recalm Card. Biorąc pod uwagę, że brakowało nam generalnie leczenia w trakcie walki, w sensie leczenia z bycia znokautowanym. To nie będę narzekał na to, że coś ci odpadło nam w ręce. Magnara. Ciebie coś tylko na to. Ogniste rzeczy na ognistych niekoniecznie. I media. I chyba autowalka poleci. Yep. Komuś rank skoczył na pewno. Zobaczę w najbliższej walce, czy to się przełożyło na jakieś miki. Ja nie wyjdę z tego lasu dzisiaj, prawda? Prawda? Sharpshot. Instant range skill to one enemy. Szansa na to, że jeszcze się z nich takiluje, to... Możliwe, bo to sobie niecałe 50%. To jest ile... 19, 9 dwudziestych. Czekaj, to jest 9 dwudziestych? 45 na 100, na 5, 9 dwudziestych. 9 dwudziestych do 6. Możliwe. Nie wykluczam.
Stawiaj skoków króla. Kolć mnie, żeby sobie ogarnąć jump kinga i spróbować go przejść. Bo jestem za mało masochistyczny na co dzień. Więc potrzebuję to się domasochistycznić. Chcę tego drugiego najpierw. Normalni ludzie lubią samych siebie. Ja lubię siebie poprzez torturowanie się najwyraźniej. Nie w ciebie, w ciebie. Czy ktoś na opening Wilna Sagi? Nope. Ja absolutnie nie. Ja openingów anime, które oglądam, nie znam, a ty mnie pytasz o anime, których nie oglądałem. Najgorsze jest to, że znalazłby się jakiś pewnie. O mój Boże. Mamy to? Też trzeba naprawić, jeżeli masz na myśli, że mam się obejrzeć Vinland Saga albo opening, to nie licz na to. O, oh, Jesus. Jeżeli są dwie walczące ze sobą grupy, to czemu musimy walczyć z jednymi i drugimi? To musi być Karakol. Wygląda jak zdjęcia, które widziałem tych ruin Majów. Mówili, że było to obserwatorium astronomiczne. Ostatnim razem tego tu nie było. Myślisz, że Szumskie tam jest? Te roboty wyglądają jak te, które latały nad miastem parę minut temu. Czekaj, elf. Mój sam coś wykrywa. Zakon Świętej Lancy. Jednostka antypersonowa ostatniego batalionu, złożona z 13 jednostek, którzy pilotują w marionetkowego Jägera Himmelfeurer. Czym był chyba? Hero Himmel? O, Frieden w mojej personie? Tak, też mam na czytniku personę. Musimy się dać śmieciami. Może to i lepiej. Nudziło mnie użalanie się ze sobełszami. Niech pokażą nam, jaką siłą dysponują użytkownicy person z tego kraju. Spelf, Drytane, do mnie! Nie no, 0,0083, no to przesuwasz ten. Jeżeli chcesz procenty, to przesuwasz o dwa miejsca po przecinku w lewo. Czyli Sebastian dobrze pisze. Weźcie, nie każcie mi kalkulatora odpalać. Nie ma szans, żeby 45 setnych do 6 to było poniżej 1 promila. Znaleźli nas. Rozdziejcie! Oddają. Spodziewałem się wyszkolonych wojowników, ale widzę kobiety i dzieci. Macie pecha, że znaleźliście zakon Świętej Lancy. O Boże, to się mówi w polsku lancy czy włócznik w sumie?
Bo nie kojarzę, powiem szczerze, że on się spotyka po polsku. I dlatego z automatu tłumaczę Lancy, bo widzę coś podobnego na ekranie. I się zastanawiam, czy ktoś może kojarzy. No właśnie nie pamiętam, czy to jest Lanca, czy Włócznia, czy jeszcze cholera wie co. Jeżeli Lanca, to jest okej. Otoczyli nas. Podzielić się na grupy po dwie osoby i zajmijcie się nimi. Trzeci jest mój. Jakim byłbym gentlemanem, gdybym pozwolił robić kobiecie całą robotę? Zostaw robotę pojedynczą wielkiemu mistrzowi. Znaczy właśnie... Wiem, że lanca i włócznia to są słowa, które istnieją w polskim, tak? Tylko nie pamiętam, czy po polsku terminologia jest włócznia Longinusa, czy lanca Longinusa. Bardziej w ten deseń. Ale biorąc pod uwagę, że kawaleryjskich to na 90 pasem będzie włócznia. Pójdźmy z... Skinka? Jak źle jest swoją drogą? A girl you may be, but I'll show no mercy. That is the law of the battlefield. That? Be careful, Chinyan! I think she's up to something with that spear! Cześć, Vicky. Boss ma jakieś inne słabości, pojadasz? No i nie, żebym miał manę, żeby to sprawić. Ej, słuchajcie, wejdzie. Topka Hitler. Czy Eternal Punishment to bezpośredni sequel do Innocent Sin? Z tego co kojarzę, to tak. I to dużo bardziej niż w sumie cokolwiek innego, jeżeli chodzi o Personę. Drugim podobnym tierem będzie chyba The Answer do The Journey. Przy czym The Answer to bardziej side story niż pełnoprawny sequel, mam wrażenie. O kurczę, nie weszło, nie spodziewałem się tego. Mam wrażenie, że pożałuję zaistniałej sytuacji. Że bardzo pożałuję zaistniałej sytuacji. Weź wracaj do oryginalnego Erosa, dobrze pamiętam? Masz DJ, więc tak. Tam w DJ nie powinno się grać. Kwestia dyskusyjna. Ja lubię The Answer, przy czym jest to symulator Tartarusa. Jeżeli ktoś nie lubi Tartarusa, to nie polubi The Answer. Jeżeli ktoś lubił Tartarus, to polubi The Answer. Ale to jest dosłownie symulator Tartarusa, nic więcej. To co? Czas być najbardziej kreatywną osobą na dzielni? Tak, ja cudowny sudoku. Od kiedy ja hejtę sudoku? Oj, czekajcie. Czekajcie. Bo chyba zostanę zmeowany w jakiś sposób brutalny. I oczywiście nie... O Jezu, nie chciałem! A teraz już nie zobaczę. Miracle Sudoku. Nie jest to mój ulubiony typ Sudoku, ale to nie jest także hejte. Wydawało mi się, że dało się jakoś w statusie się pewnie zobaczyć. Bo chciałem zobaczyć to ten efekt dokładnie. Zgaduję, że wyłączał persony po prostu. A w sumie a propos person. To miał swój strajka. Ty miałeś swój strajka, tak. Bo mam za dużo SP-ków, żeby ich nie używać. Miałem efekt kopii Longinusa, który wyglądał jak... O kurwa, ten swój strajk gówno robi.
które wyglądają jak dwie skrzyżowane włócznie i wtedy Ginko nie leczyła, więc domyślam się, że po prostu wyłącza persony. Chciałem zobaczyć, czy jest jakiś opis dokładniejszy, ale nie zdążyłem się na to załapać. O, nice. Machine Gun 34? To prawie jak zasada 34, o której się nie mówi. A wiesz co, Ginko, łyknij coś na speki. Póki jeszcze jest bezpiecznie. Wszyscy tutaj mają coś na zasadzie wildcarda, tak. Każdy może używać dowolnych person, przy czym jest system Affinity sprawdzając się do tego, że część arkan jest dla postaci lepsza, część gorsza. A, wiecie co, ona będzie medy rzucać. O! No i teraz w sumie pytanie, czy mogę zobaczyć? Gdzieś. Gdzie to może być, jeżeli już w statusie? To jest status. Czy mogę zobaczyć? A, bo jest tu lata, co jest jasne. Więc jeszcze raz status. Seal. Okej, czyli to po prostu jest efekt seal. Myślałem, że mogę najechać na to i zobaczyć dokładny opis, ale ewidentnie nie. No nic. To w takim razie. Chyba będzie atakować po prostu. O! Tego dawno nie było. Nie wiem, czy to mi się podoba bardziej, czy mniej szczypięć. O czym mówię? Albo chyba się tego gubiłem. A, persony! Szczypięć. Okej, okay, dobra. Już. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko daj do... Wszystko jest daj sojo. Dajcie mi spiro, w którym niepotagowie też mogą zmieniać persony. Nie no, person per se to nie ma. Aha, person per se, ha, jestem najzabawniejszą osobą na planecie. Bo chciałem zaśmieszkować, że Devil Survivor daje graczom party. Demonów. Zaraz będę przedmiotów używał, bo ta media zaczyna być zasoba. I sobie nie wiem, czy już teraz tego nie zrobię. Po coś ten nieszczęsny bedy mam. Co ja tak się zastanawiam? Bo Ognisty miał taki ten, o właśnie. Kojarzyłem, że wersja Ognista to miała i się zastanawiałem, czy... O Boże. Tak, powinien błąd. Nie jestem pewien, czego dobiję jeszcze domes, więc chyba się wyleczę. Mogłem to wcześniej dojść, a z drugiej strony dość mocno potrzeba jednak, żeby Ginko się leczyła. Znaczy się leczyła, nas leczyła. Daleko jeszcze? Chyba tak. Okej, nie jest aż tak daleko. Ekspa mniej niż bym chciał, bo nie wpadł poziom, ale... Czy ja będę się walczyć każdą drużyną? Nie, reszta sobie poradziła. Bez mojego wkładu. Hej, skąd te miny? Nie pasują o takiej pięknej dziewczynie. Szląskę? Wygląda jakby odrobinę krwawił. Odrobinę.
Odrobinę tego nie przemyślałem, ale mam całą tę walkę na filmie. Czy jedynka, dwójka miała manga, anime? Anime chyba żadnego nie było z 1-2. Wiem, że jest KK Persona Trinity Soul, która nie jest związana z żadną częścią bezpośrednio. Czemu? Naszym zadaniem jest pokazywać ludziom jasną i ciemną stronę, bez ukrywania czegokolwiek. Prawda, Maki? Właśnie dlatego, bo to sprawia, że jesteśmy dumni. Masz mój aparat? Dostałaś go od mnicha? Tak, spójrz, mam go tutaj. To dobrze. Ile razy byłem tutaj, robiąc zdjęcia i zastanawiając się, czy będę w stanie ująć te gwiazdy. Joki, ująć twoją gwiazdę. Z pewnością byłby to dużo bardziej emocjonalny moment, gdybyśmy znali tę postać dłużej niż od 2 minut. Joki, nie mam dużo czasu. Ja go tu nie zostawię! Ja co zostanę? Ja już nie mogę walczyć. Nie chcę walczyć. Tatsuya z absolutnie przygnębioną miną. Mogę być absolutnym chujem. Nie, ale jesteś dla niej zbyt niemiły. Trochę. To sobie ma rację. Woli chciałabyś osiągnęła swój cel, Yuki. Świat jest na skraju bycia pochłoniętym przez plotki. Jeżeli ci się stanie, to ostatnie marzenie Fujiego, twoje marzenie, nigdy się nie spełnią. A mnie nie jestem pewien, że osoba w takim stanie będzie absolutnie bardzo przydatna, pomocna i nie będzie żadnym problemem. Chodźmy. Jest coś, co muszę zrobić. Nie dotrzymałem jeszcze obietnicy uratowania Anny. Patrz na to, z czym się mierzymy, to będzie teraz mniej więcej hotowarem luksusowym. Trochę tak. Z drugiej strony jednak gdzieś tam w środku jest takie... Można było z pewnością ująć to znacznie delikatniej. Silne uczucia i ciepłe uczucia są przekazywane z osoby na osobę. Ten aparat jest sercem i duszą twojego kochanka. Będzie żyć w tobie jako nowa persona. Jestem Durga. Moim obowiązkiem jest przecinać zło, które grozi światu. Jest to też twoim przeznaczeniem. Dzięki, Filemon. Chodźmy. Nowa persona, ewidentnie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy nową personę, ale jednocześnie jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy... To źle zabrzmi, biorąc pod uwagę, co właśnie powiedziałem. To nie jest pierwszy raz, kiedy dostajemy nową personę, ale jest to pierwszy raz, kiedy dostajemy nową personę. Zapisz? Okej, okej. Dobrze, serio, już zapisałem. Social link wymaksowany. Powiedziałbym coś z Persony 3, ale aż kurwa nie wypada, zwłaszcza, że niedługo remake wychodzi. A też nie wiem, na ile wszyscy tutaj ogrywali. Ile dostałem tych pań Person? 2. Dostałem dla tego, dla... A Boże, jak on miał
dla Ekichiego i dla Ginko. Maya nie ma nowej persony. Tatsuya nie ma nowej persony i Yoki teraz dostała nową personę. Słoneczko, nie bardziej księżyc bodajże, jeżeli mi się nie jebie. Chyba, że już mi się kompletnie arkany jebią. Ale chyba nie jest to aż tak źle. Chyba. Czyli ma je zjebać doskonale, nie wiem w jaki sposób. Dopiero zauważyłem, że te satyry mają gitarę na plecach. Teraz sobie dostaję tam jak ta sala to... Zajebiście! Chyba trzeba było jej pozwolić zamajasować tę nastolatkę. Nie wykluczam, że jest to możliwe. Co mają na plecach? To wygląda jak gdyby mieli gitarę na plecach. To jest gitara, nie pomyśl mi, że to nie jest gitara. Weź wracaj do swojego Vulcanusa. Czyli co, mówicie, że do końca gry zostajemy z PSO na pierwszym poziomie? No dobra, rozumiem, no. Zjadań. To aż pierwszy dań chyba. Nie, no, słuchajcie. To się na pewno uda. Zaskurwie coś. Bardzo brutalnie coś oskurwie teraz. Jedną ultimate personę już dostałeś, znaczy... Rozumiem, że da się jeszcze ulepszać te persony, które mam, albo dostawać lepsze wersje niż te, które mam, z tego co piszesz. Hej? Gro, chcesz o tym kurwa porozmawiać? No, wygra masz coś jak Ultimate Persona i to jest rzecz w każdej części. No to... Wie, czy Prime to nie są Ultimate Persona? Czy czegoś nie rozumiem w tej chwili? Nie, Prime to co inne. Okej, okay. Rozumiem. Albo raczej nie rozumiem, ale możliwe, że jeszcze do tego dojdziemy. Szynka? Tak, energy drinki. Energetyki. A czy próbowaliście kupować energetyki w kasie samoobsługowej? Czym wy jesteście z tym Falides, Henir? Demonek, których nie kojarzę, ta cholera. Doskonale. Weź wróć do swojego Prime'a, co? Jak się tłumaczy custom zależnie od kontekstu, a o co chodzi? Najbliższy koncept Prime'a byłby ten odwrót za wszystkie social linki. Nie wiem, na razie to ja jestem najbliżej konceptu obejrzenia persony, a nie grania w nią. W sensie dwójkę. I uważam, że jest to bardzo dobry koncept. Nie no, żarty żartami, śmieszki śmieszkami, ale ten... Ale mam wrażenie, że... Persona 2 się paskudnie zestarzała. Tak czysto gameplayowo.
Talos i te wszystkie plamy mają na końcu kraj. I see, I see. Czyli to bardziej... Może nawet nie tyle, że ulepszona persona, co... Ale to jest ulepszona persona, ale to nie do końca jest lepsza. A, to jest strasznie zamotane. Czemu oni musieli to zamotać? To jest lepsza persona, nie nowa persona. I guess, że to ma sens, bo zazwyczaj w tych nowszych personach ulepszonymi persona... Znaczy, w sumie to nie jest tak, że ulepszałem personę, tylko dostałem nowe persony, o. A więc, jeżeli tak na to spojrzymy, to rzeczywiście... Chuje... Chyba widziałem, że Radamantos dostał 7 rank. Pewnie guzik mi to dało. A dostałem też tu ciznę na pysk. I z nagaminokami to też nie jest... Kind of? Sort of? Maybe? Znaczy domyślam się, że jeżeli traktujemy te Kaje jako Prime'y, to pewnie nie, bo Izanagi chyba nie był Prime'em oryginalnie. Zaraz się okaże znowu pierdolego patrę, ja już nic nie wiem. Persona 2 mnie niszczy mentalnie. Nie chciałem twoić. No, wiecie co? Nie, dobra. Byłem bardzo blisko mentalnego siednięcia, ale się powstrzymałem od mentalnego siednięcia po zobaczeniu tego satyra. Nawet nie wiecie, jak blisko byłem tego, żeby siadnąć mentalnie. Przez to, ile razy już zostałem dzisiaj brutalnie skopany na śmierć. Met chyba najgorszy... Tylko z drugiej strony, Nie, czekaj, to co ja dostaję te wszystkie? To nie jest ważne. Nic nie robiłem. Warto wiedzieć, że można je pominąć. I mean, powiedziałbym, że możliwość pominięcia tego typu rzeczy jest w miarę oczywista. Popełniam błąd. Popełniałem duży błąd. Biorąc pod uwagę, w jakim etapie gry jesteśmy, to jednak Mediana jest już dość mocno potrzebna, I guess. Ja zobaczę. Nie zadaję ten Sonic Bullet. Zdaję, bo tak przetabowałem za mocno. A, są nabarzenia nawet. Chyba zużywa odpowiednio dużo many, ale. Jest całkiem użyteczne, bo to jednak obszarówka fizyczna, czego do tej pory nie mieliśmy. Takiej czystej fizycznej obszarówki. A Maja, weź mnie wylecz. Jest na dobrej drodze, żeby po prostu nie wracać na tego, na... A kurwa nie, Adamantusa, co ty masz, Wulkanusa? Bo i tak widzę, jak często się muszę leczyć co dziwne. Przy okazji, póki jeszcze mamy wszystkich dostępnych jako tako, to daje znać, że standardowo pracuje na długą zmianę, więc o ile nie wymyślę magicznie, że streamuję Zana, a chwilowo nie czuję się na streamowanie Zana, to wciąż nie będzie tych. To wciąż nie będzie streamów w tygodniu. Crowley. Toż to Alice, to najgorsza postać z Intexa. Jeszcze mnie kurwa opętał.
Nie, no nie zabijam jej przecież, prawda? Wiem, że Yuki pozbyła się tej many. A co więcej się odpali, niby? Okej, okay, na za dużo rzeczy jest. Może mieć media z mutacji, ale good luck. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. W jakim stanie jesteśmy, jeżeli chodzi o walkę? Malarzy ich bije, to ich nie bije. A nas leczy, to ich bije, to ich nie bije. No dobra. Nie, nic lepszego do zrobienia. Biorąc pod uwagę moje zasoby many. Nie muszę się leczyć, nie muszę zmieniać pezwa, jest okej. Muszę pamiętać, że tam po lewej, znaczy po prawej. Miałem zejście schodkami na dół. Nie dziwię się, jeżeli z tej strony też będzie i to po prostu będzie symetryczne. Czy tym z tyłu się głowy kręcą o 360 stopni? Halo? A, bo to maszyny, okej. Chyba, że to miał być Machine Gun Soldier albo coś. Ale wtedy to kwestionuję. Mocno kwestionuję. Co ja tak się zastanawiam, czy w Personie 3 remake ma być ten? Ja zakładam, że będą dodawać rzeczy typu wbieranie skilli, typu kontrola party i tak dalej. Nie zabijmy czegoś aż tak okropnego, prawda? Czy to my? O Boże, domyślnie byłby smok, to by było paskudne. Zabijcie proszę tego... Saty, Jezu! O, dobra, na no, spokojnie. Nie stresuj się. Wybierz tylko tak, jak chcesz. Confusing Dance, Confusing Dance, o mój Boże. Ten saty przestał mnie kopać. To bardzo miłe z jego strony. To biorąc pod uwagę, ile wcześniej mi już postaci zabił tym kopaniem, to naprawdę. Tu nic nie ma, bo jest bloczek, który mnie blokuje. Tylko czekam, aż się okaże, że te bloczki da się niszczyć albo coś. Siema. Czym się różnim? Niczym. No widzicie, jaki szczęśliwy. Smutek. Kto lepszy? Ty. Wow, miałem to na myśli całkiem serio. Niczego. Doskonale. Nie umiem gadać. Tasuję. Jesteś absolutnie okropny w gadaniu. Jak się z tym czujesz? Czy ja mogę o to walkę? Chyba. Mogę. Mogę, nie przejmujcie się. Wiem, co mówię, mogę. Ja na ile jeszcze taki walk mogę sobie pozwolić? Wydaje mi się, że na relatywnie niewiele. Szynka, sęka, I guess? Wyśmienicie. A, czy jestem z drugiej strony tego? Rozumiem. Muszę się przejść w ten sposób, że zobaczycie, jakiś siłkę tych korytarzy nie ma. Rzucę stomę. Daj mi stomę, to rzucę stomę. A, dzięki temu leczymy się. O Boże, wyobraźnię sobie właśnie Nuzloka w Personę. Zresztą ja ogólnie... Jestem bardzo wielkim, nielubiącym rzeczy typu Nuzlocke przez to, jak losowe rzeczy mogą gacza udupić. Bo gdyby to jeszcze było tak, że gacz ma na wszystko wpływ i w ogóle, no to zupełnie inna sprawa, tak? Ale
takim Nuzlocku, jeżeli chcielibyśmy robić wszystko w 100% bezpiecznie, to byśmy musieli myśleć, każdy następny cios może być krytem. Tak samo te starsze Fire Emblemy miały ten, powiedzmy, jeżeli można powiedzieć, to problem. Że nie było możliwości cofnięcia czasu, więc jakieś losowe posiłki, które atakowały gracza akurat w turze, kiedy przychodziły, albo losowy kryt kogoś na 1%, albo losowy minus na 90% sprawiały, że gracz musiał całą misję restartować, bo nie było to coś, na co miał jakikolwiek wpływ. To jest paskudne moim zdaniem. Jakby nie jest to moim zdaniem coś, na co gracz ma na tyle duży wpływ, żeby można było to jakoś się stronnie rozwiązywać. A bardzo rzadko można to zrobić tak, że unikamy w 100% czynnika losowego, żeby jednocześnie się nie męczyć na przykład grindowaniem w takim nuzlocku przez kolejne 50 godzin. No bo jasne, mówię, mogę sobie, nie wiem, daj na to wygrindować poziom walcząc z przeciwnikami 20 poziomów niżej, tak, ale ech. Ech. To fajnie czasuje dla casuali, to inna sprawa. Jestem casualem. Tutaj widzę. O, widzicie. Devster działa. O mój Boże, dostałem kraciążki. And it's easy to see. One and one makes two, two and one makes three. It was destiny. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Tu jest ten korytarz. Tu jest to. Tu pewnie można przejść tu. I tu pewnie można na górę przejść. Pa. Czym się różnimy? Niczym. Okej. Okay. Wszyscy hejsłek mówię, że się niczym nie różnimy. Tego też nie lubi. Chcesz podmawiać męskości? Nope. O, chcę pogadać z ludźmi, jak gada z ludźmi. A spierdaj, nie chcę gadać z ludźmi. Doceniam. O, weź się zdecyduj, chłopie. O, o. A ty weź z powrotem na Vulcanusa. Fire Fury. We wszystkich. Fajnych umiejętności ta persona się uczy, z tego co widzę. Ten Durga stały. Z jaką grą mi się jeszcze może Durga kojarzyć? Mam wrażenie, że gdzieś jeszcze było bardzo podobne imię. Before Durg z Peter Raskis. Ale chyba nie o niego mi chodzi. Hehe. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. O, silence. Wezmę jeszcze raz to Fiery Fury w sumie, bo nie weszło aż tak źle, jak mogłoby. Ktoś mnie opętał, ale już opętanie zeszło. Czy jest okej? Okay? Jest fajnie. Czy coś tu jest w ogóle? Poza tymi przejściami na boki? A, winda. Ej, czy nie, to jakaś winda? Ciekawe, czy działa. No nie wiem, ewidentnie nie możemy spalić, czy działa. Możemy ich pobić. O Boże, zostałem opętany brutalnie. No dobra, skoro zostaliśmy opętani, to najpierw ciebie weźmiemy na pojzmę, a potem Minotaura bodajże, na Cthulhu.
Zostałem śmierknięty. Chciałbym, żeby to były śmierki. Wyobrażam sobie właśnie jakiegoś trolla kompletnego, który ma w swoim skillsetie typu, skille typu self-destruct. I że wtedy posesuje też. Także jak opęta gacza, to też może self-destructnąć. Jeszcze najlepiej to jest coś takiego w grze, w której protagonista jak umrze, to gra się kończy. To brzmi absolutnie jak coś, co nadawałoby się do gry Atlusa. I dziwię się, że jeszcze nie powstało. Atlus zatrudni mnie. Mam najlepsze pomysły do waszych gier. Dobra, to brzmi jak autowalka. To muszę na autowalce ustawić Mai Media chyba. Bo to nie jest tak, że ta autowalka jest zła, tylko ktoś potrzebuje mnie leczyć w jej trakcie. Jak ktoś mnie będzie leczył, to będzie ok. Gorzej, jeżeli teraz na przykład ustawię autowalkę, Saty zabije mi Mai i przez to umrę. No i kiedy ostatnio coś pełnego się zdarzyło? Okej, okay, mam akne, raczej mogę żyć. Confusing dance, this is fine. A jak z HP-kami stoi? Chyba jest okej. Okay. No, tylko tyle, że Eikichi jest posnięty. Rudy? Kto to Rudy? Ludzie, ja tu fabułę chcę odkrywać, a nie jakieś dungeony odwiedzać. O Boże, czy ja dobrze widzę? O mój święty Boże. O nie. O nie. O nie. Jeszcze na... Na tych pasach transmisyjnych można mieć sandalowe encountery? To jest absolutnie przekręte. Co ja to nie sprawdziłem, czy po tych pasach transmisyjnych można chodzić? I będę musiał to zerknąć teraz. Jak już gdzieś wejdę, to jest ten tamamen. Dobra, czyli tak, tędy. To mnie w dół wywiezie. Tędy. To mnie chyba w dół wywiezie. Czy tam nie było przejścia? Tu jest jakieś przejście. Przynajmniej o tyle dobrze, że to jest na mapie pooznaczane, więc widać mniej więcej, gdzie trzeba iść. A jak się zagubimy, to można sobie kwadratem dopomagać. O, tam skrzynka jest. Jesus! Czyli pewnie jest tak, że poszedłem tam, gdzie trzeba, a skrzynka powinna... Czy to... Chyba nie mam na to dzisiaj cierpliwości. Obawiam się, że mogę nie mieć na to dzisiaj cierpliwości, moi drodzy przyjaciele. Moja cierpliwość do tej gry właśnie została wyczerpana. Nie no, spokojnie, żeby nie było za tydzień sobie wrócimy, jakoś to ogarniemy, ale na dzisiaj moja cierpliwość dobiegła końca. Także tak jak mówiłem, w tym tygodniu streamów z mojej strony nie będzie. Następnym razem widzimy się w sobotę na Personie. Także trzymajcie się po! Cześć!